Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam grę, do której mam bardzo duży sentyment i chciałbym Was w sumie tak, no, zainteresować trochę tą grą, ponieważ no wiem, że ludzie mają do niektórych gier podejście, że stare to już nie warte w ogóle gry i nie warto na to w ogóle spoglądać. Ja mam do tej gry naprawdę bardzo duży sentyment i chciałbym Wam, no, przedstawić ją w jakimś tam stopniu. Rozumiem, że to jest mój aktualnie trzeci mecz po przerwie pięcioletniej. Więc, no, nie spodziewajcie się jakichś, nie wiadomo jakiego dużego poziomu. Co my tutaj mamy teraz? Mamy tą samą rasę co ja. Mam protosów, dobrze. Nie wiem, pewnie po prostu niektórzy z Was kojarzą StarCrafta 1 z dawnych lat. Na pewno ci, no, starsi gracze na pewno będą kojarzyli. Bo to jest taki prekursor takiego RTS-u typowych. Co, tutaj mamy minerały, tutaj mamy gaz, te takie, nie wiem jak to nazwać, gejzery gazu, to tam stąd się wydobywa. To są robotnicy. To co teraz się tu wykluwa mi z tych kokon, są robotnicy. I z nich sobie robię, i poświęcam i po prostu robię z nich budynki różne. Tutaj mamy jednostki. Ile mam jednostek na ile miejsc? Budując te jednostki, co tu leci, taka jedna, to jest właśnie taki jeden domek i on tam zwiększa nam miejsce. Możemy wtedy więcej jednostek budować. No teraz sobie gazownię wybuduję. Co mam tu? Protosów. O, Rashkanon? Nie no. Warto sobie tu porozstawiać te jednostki, żeby się gra z zergami, ponieważ czasem może być tak, że ktoś się nam buduje w bazie, żeby nas szybko zaatakować. Dobra. Gazownia nam się wybudowała. Teraz musimy rozesłać przynajmniej dwóch tutaj do gazowni, żeby nam zbierali robotnicy gaz. Budują takie wieżyczki, które będą atakować w razie jakiejś inwazji, coś. Tu się kolega ładnie buduje. Dobra, już wiem, że przynajmniej nam się nikt nie będzie wybudowywał nigdy. Wysyłam do minerałów. Musi być dużo jedno. Musi być, tych robotników musi być dużo do tych minerałów, żeby nam minerały zebrać. Minerał to jest budulec, dzięki któremu możemy wybudowywać budynki lub jednostki. To samo z gazem. Więc musimy to jakoś rozgraniczyć, tak żeby wystarczyło nam czas. No tutaj jakiś agresywny kolega nasz. Proszę, proszę, co my tutaj. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba takiego rodzaju materiał, to napiszcie w komentarzu, że chcielibyście więcej materiału z StarCraft. Może, nie wiem, jakieś poradniki,
Albo omówienie po prostu raz. Mocne strony raz i te sprawy. Trochę lagi są. Nie wiem, czy tylko mi tak laguje. Dobrze. Widzicie? Nasz sojusznik wybudował sobie takie wieżyczki w bazie u kogoś. No które po prostu teraz atakują. Bardzo dobra technika to. Widzicie? Mam 19 na 19, więc teraz muszę wybudować sobie znowu te latające. Te krowy tak zwane. Jak się kiedyś to nazywało, tą jednostkę. Krowami. Oczywiście, no, nie obrażając krów, tak. Budujemy dalej gazownię. Budowało? A jeszcze nie. Dobra. Jeszcze jedno sobie, jeszcze dwie sobie zbudujemy. Kurde, coś. Coś lag. Zawsze warto sobie ten główny budynek wybudować gdzieś tutaj, jeszcze z tyłu. Warto też obudować sobie. No, kolego. Zaszowałeś kanony, no to teraz się musi spodziewać ataku. No. Kara musi być. A krzywo zbuduje, o jest. Dobra, nieważne, że krzywo. Ważne, żeby. O, teraz sobie budujemy taką, jakby to powiedzieć, no. No, główną jednostkę po prostu atakującą u zergów. Zaraz wam pokażę. Dzięki temu budynkowi, tutaj co jest, możemy budować te zwane hydralicki. Hydralicki to jest jednostka, która atakuje naziemne, tak jak samo jak i powietrzne jednostki wroga. To jest budynek do upgrade'u, czyli to daje movement speed naszym hydralickom. No, a tutaj nam daje zasięg. O, są te jednostki. O, coś zaczął płynnie chodzić. Czyli ktoś chyba ze mnie lagował. Dobrze. Tutaj damy mu movement speeda i byśmy mogli szybciej się przemieszczać. Dalej, bo. Dobra, znowu nie mamy 45 na 40. Zawsze miałem z tym problem, żeby. Sobie zmutować budynek. Dzięki temu budynkowi tylko zergi mają taką możliwość, że mutują swój budynek. Czyli dzięki temu możemy odblokować następne budynki. No wiadomo, czym dalsze budynki, tym. Więcej możliwości, co chodzi o rozwój swoich jednostek.
Ten kolega tu stoi. Nie ma co robić z życiem kolega. Dobra. Kolejnego. O. Czyli proszę, czyli to jednak nasz niebieski loguje nam. No. Czy go wydropi teraz? No nie chciałbym. Ale jak na razie, no na 3 mecze po 5 latach, znaczy na 2 mecze, to jest mój trzeci. Mam 2 wygrane. Czyli zobaczymy, czy to mi się uda wygrać. Fajnie by było mieć w statystykach tak ładnie. Dobra, o, widzicie? I dzięki temu możemy sobie upgrade'ować. Znaczy upgrade'y no do... No do jednostek. Tutaj teraz atakuję, znaczy tutaj teraz upgrade'uję sobie siłę ataku moich jednostek. O. To jest do jednostek latających budynek. Czyli tu wyślemy do ataku? Nic sobie nie zostawię na obronę. Dobra, ale mi się będą wydobyć. No, jeszcze wracając do tych jednostek, bo na początku nie powiedziałem. Ta jednostka, ta krowa. Teraz wyjaśnię. Pozbędziemy się kolegi? I dziękuję, no i wygraliśmy. No szybki ten mecz był. No nic. Mówię, jeżeli wam się podoba ta gra, jeżeli was jakoś, nie wiem, zainteresowałem tą grą chociaż, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. No i zachęcam do subskrypcji. Tak samo zachęcam do na mój fanpage na Facebooku. Macie w opisie, jak coś będziecie mieli link. No i zapraszam do następnych filmików. Żegnam, na razie.